szeleszcze, szyczy, trzcina, Radio Maryja nadaje. A to jest fajne, bo tu jest taki ten, przyjaciele, tak jak rodzinne zdjęcia. Bo to są takie... I sąsiad jest. Sąsiad? Puszczykowa. Jest. A to jest zdjęcie rzeczywiście z publicznością. Z Radia Merkury to jest to, ten tak, mały koncert? No, właśnie tyle ludzi było raptem, cała publiczność. Publiczność, ekipa organizująca, zespół, wszystko. Nasza technika, wszystko to jest tutaj. To jest ze 35 osób na tym zdjęciu, no góra. Przy czym połowa to jesteśmy my. Ze 23 osoby chyba były na koncercie, super. A to jest niezłe jajo. Zajebisty koncert. Taka się atmosfera rodzinnie, przyjacielska zrobiła. Fajnie, bo jak sobie siedzieliśmy na maluteńkie pomieszczenie, oni siedzieli tu, a my tak metr od nich. A to może być, to można porównać takie atmosfery, jak ci początkujący muzycy grają gdzieś tam po knajpkach i przy barze siedzi 6 osób, 7 gdzieś tam leży przy stolikach. Tak, ale z reguły jest tak, że tam jest większa przestrzeń, którą można by zapełnić tą publicznością i to działa na wyobraźnię, a tutaj się więcej po prostu nie zmieściło. Ale numer. A to tak, gdzie się tak ciężej grało, w studiu Agnieszki Osieckiej w Trójce czy w Radiu Merkury na przykład? W studiu w Trójce. A przecież ono ma taką estymą się cieszy, no, taka fantastyczna akustyka, że ojejku. No właśnie troszeczkę ojejku. Aha, za ojejku. Za dużo ojejku, za ojejku. To znaczy nie, bo fajnie się grało, ale troszkę za ojejku, dlatego... A dlaczego za ojejku? Zdefiniujmy to, bo mnie to ciekawi, bo mi się zawsze to studio Agnieszki Osieckiej wydawało, że to jest takie miejsce, które jak ktoś nie potrafi grać, To studio go obnaża, tak? Jak ktoś źle śpiewa, to ono po prostu, to nie ma zlituj się. To może obnażyło, nie? Nie, no bez jaj. Nie, jest, fajny koncert był, tylko być może nastawienie było niewłaściwe, bo nas proszono, żeby zagrać spokojniej, trochę bardziej akustycznie, bo tutaj, że nie wytrzyma sala i tak dalej. To trochę błąd programowy. No, że nie można zrobić DVD, bo nie wyjdzie z tej sali, więc w zasadzie uparłam się, żeby były kamery, żeby kamera nakręciła reportaż tylko. I okazało się, że materiał jest, kurczę, okej. Okay. W ogóle można, jak dostaliśmy materiał skręconego pingwina z 3 kamer, to się okazało, że w ogóle super jest. Stygnie, nie trzeba być Coldplayem i tryliarda mieć. Myślę, że nie. I myśmy zaczęli grać, koncert zaczęliśmy od takiego akustycznego grania, spokojniejszego i tak dalej. A potem jak od pingwina się zaczęło, jak od pingwina zaczęliśmy grać elektrycznie i natychmiast się ludzie podnieśli. Zrobiło się zupełnie inaczej, tak koncertowo, po prostu normalnie. Już do końca graliśmy elektrycznie, ale troszeczkę ta sala, to jest bardzo dobra sala i tam jest i tradycja tych koncertów i wszystko. I to troszeczkę wisi nad tą salą, taka odświętność i taka... Może mnie to zżarło, ja byłam stremowana. Nie wierzę. Poważnie. Nie, znaczy uwierzyłbym, gdyby to mi, nie wiem, powiedział ktoś, kto właśnie nagrał debiutancką płytę, potem wydał swoje The Best Of, tak? I znany jest bardziej z tego, że jest znany, tak? No to takie osoby mogłyby mieć chyba problem w tej sali, ale żeby Ostrowska miała tam problem. To nawet nie chodzi o salę, to chyba chodzi o to, że nagrywane to było, ale... Znaczy, no miałam wielką tremę, miewam tremę, bo się różne rzeczy mogą zdarzyć na koncercie każdemu. Nie wszystko zależy od tego, czy ja to podołam, czy nie. A czasami też i co do siebie mogę mieć wątpliwości. Ale oczywiście ja teraz troszeczkę wyolbrzymiam to. I koloryzuję. Koloryzuję i wyolbrzymiam, ale rzeczywiście coś takiego wisiało nad tą salą i z tego powodu dograliśmy 2 koncerty ekstremalnie inne. Właśnie ten maluteńki w Merkury i plenerowy, normalny koncert na otwartej przestrzeni. Zimno było jak cholera, ale okej. Okay. A tobie się gdzie lepiej gra? Tak już na chwilę odbiegając od tego wydawnictwa, ale tak w ogóle. To co to jest? To jest ten mały klub, czy to jest ten wielki plener? Wiesz co, każda sala ma swój klimat i
Jeżeli miałabym jakby wymyślać i wybierać według tego, co ja kocham najbardziej, to ja bym wybrała najbardziej ekstremalne, czyli albo bardzo wielka sala, bardzo wielka scena z super oprawą, wielką widownią, bo to ma swój klimat niesamowity. 700 tysięcy na Woodstock to jest twój rozmiar. Okay, może być, może być. Okay. Da się. Albo maleńki klub. Żeby, wiesz, bo to zawsze jest tak, że to jest wtedy określone. Albo taki klimat, nie? A tak najgorsza jest właśnie niestety średnia sala i średni klimat. No, wszystko ma swoje zady i walety. Dokładnie tak. No. Potrafię sobie to wyobrazić, bo w małym klubie widzisz te osoby w pierwszym, drugim i siódmym rzędzie i te pod ścianą na końcu też, bo to jest rząd 19. To wcale nie jest zbyt urocze uczucie, wiesz, jak widzisz wszystkie osoby, bo to czasami może wpływać, na mnie wpływa czasami deprymująco. I trzeba jeszcze przezwyciężyć jakby swój naturalny wstyd, skrępowanie i tak dalej. Ale ma to swój klimat. Można to prowokuje do poprowadzenia jakby koncertu w określonym kierunku. Takiej intymności, nie? A z kolei duża scena prowokuje do poprowadzenia koncertu jakby w kierunku takim tam emocjonalnym, mocno. Ale te mniejsze kluby nie pozwalają rozwinąć takich rock'n'rollowych skrzydeł, to masz na myśli? Ale oczywiście, że pozwalają, no ale... Właśnie ja pamiętam na przykład, czekaj, gdzie to było, w Hard Rocku, nie wiem, 2 lata temu, może 3. No jakoś tak. No to pamiętam, klub nabity, nie jest to wielki klub, no umówmy się, tak? Pozwala na fajny kontakt z tą publiką, która tak, no, może złapać za kolano wręcz, jak ma ochotę, tak? Tak, to jest super. I tam był pieprz, było wszystko, tak? Był ogień, było fajnie. Ale to właśnie nie jest tak, że nie pozwala, że mały klub nie pozwala rozwinąć rockowych chęci, tylko... Inaczej się mimo wszystko gra w małym klubie, a inaczej na dużej scenie, na dużym plenerze. Znaczy, gdyby zagrać nawet na dużym plenerze, jakby takimi środkami jak w małym klubie, to czasami się nie przeniesie. No, także trzeba użyć innych środków. Ale to nie znaczy, że najwięksi rock'n'rollowcy grali i grywają w maleńkich klubach. I to jest tak, że to wcale nie znaczy, że jest jakby, że tak jest ułożone, że ściany nie wytrzymują. Nie. To też jest sprawa dojrzałości rock'n'rolla i wykonawcy. To jest coś, czego jeszcze się ciągle nie udaje osiągnąć, ale takie granie z dystansu. Przyjdzie z czasem. Tak myślę. A powiedz mi, czy był jakiś klucz, według którego dobierałaś, zapraszałaś gości? Na przykład skąd nie wiem, ulica właśnie, tak? Skąd? Wiesz co, wszystko to, ja w zasadzie sobie to systematyzuję teraz, jak zaczynam udzielać wywiadów na temat. Ja szłam głosem serca i jakby drogą przyjaźni jakichś i tak dalej, moich fascynacji. I w tej chwili sobie uświadamiam, że to jest jakby projekcja właśnie tego, co mówiłam. Dwóch ekstremalnych energii i mojego zamiłowania do ekstremalnych klimatów, wiesz, czyli z jednej strony Lica i Piotrek Cugowski, którzy dają taką niesamowitą, dziką energię jakąś, która natychmiast mnie prowokuje do takiej muzycznej odpowiedzi. Kocham to. A z drugiej strony Maciej Sobczak, totalnie wyciszony bluesowiec, przepiękny głos w ogóle, taki, ale niezwykle melancholijny. No tak, dobra. I Marek Jackowski, który też ma taki spokój niezwykły w sobie. Taki dżentelmeński gdzieś. I też taką dojrzałość, wiesz. Ale jest coś takiego, bardzo ważne. Nie zaprosiłam żadnego człowieka, który taką muzykę pośrodku wykonuje. No nie, no bo jak ciężkie łapy Licy, jeżeli mówimy o riffach, tak, z pięknym sposobem opowiadania o muzyce Marka Jackowskiego, który tak jak mu opowiada jak o kulinarnych jakichś smakach i kuchni świata, to wiesz, tak na pierwszy rzut oka, jakby tak przeczytać listę gości,
to można się złapać za łeb, że kurde, to się kupy nie trzyma, nie? Halo. No bo ostrowska taka jest, ostrowska jest niejednorodna. Ja mam tego świadomość i jakby nie pracuję nad tym, żeby za wszelką cenę to skanalizować i no, określić do końca. Taka jest kobieta. No, kobieta nie jest jednorodna. Jak sobie zdaję z tego sprawę, to jest spokój. To okej, to można to wykorzystywać, można sobie z tym żyć. Gorzej, gdybym sobie z tego nie zdawała sprawę, ale zdaję. No, parcia na szkło też specjalnie, ostrowska nie ma, tak mi się coś wydaje. Czy tak to odczytuję? Wiesz co, no to jest tak, że parcie jakieś tam, to byłabym nieszczera, gdybym powiedziała, że nie mam zupełnie, bo to w tym zawodzie jest to niemożliwe. Natomiast nie za wszelką cenę. Dlatego, że oprócz tego szkła to jeszcze jest całe życie dookoła i są ludzie, którzy funkcjonują jako celebryci i tacy, którzy sobie gdzieś tam dłubią. Ja pewnie należę do tych dłubaczy. No ale to ten dłubacz to zapowiadał, nie wiem, tam 5 czy 6 lat temu, że za chwileczkę będzie płyta, tak? No i co, siedzi i dłubie, tak dalej. A no właśnie, wszyscy mówią. No, a kurde, a co mają nie mówić, wiesz, bo to można mieć pretensje, tak? No bo taki głos się marnuje, no kurna. Zrobiłam, mam materiał na tą płytę, jest zrobiony, duży materiał. Gdzie on jest? Coś nie, czegoś tam brak, no. Coś tam nie pasuje, coś jest nie tak, nie potrafię ci powiedzieć co. Wszystko to razem złożone, są bardzo ładne piosenki. Wszystko to razem złożone, jakoś coś jest nie tak. I dlatego nie zdecydowałam się na wejście do studia i nagranie, bo ten materiał od paru lat już leży. Ale nie zrobiłam go. Część, niektóre piosenki są grane tutaj, nagrane, niektóre są grane tylko na koncertach, a inne leżą w szufladzie i czekają na lepsze czasy. Może nadejdą, może nie nadejdą. Nie wiem, do sąsiada pójść, jestem już, wiesz, masz blisko, ma studio, ma łapę. Wiesz co, ale my się z sąsiadem niezmiernie lubimy, bardzo się cenimy, ale jest tak, że współpracowaliśmy ze sobą nawet. Był taki incydent i od czasu do czasu możemy ze sobą pracować, ale chyba nie jesteśmy ludźmi, którzy na stałe ze sobą mogliby współpracować, albo może się mylę oczywiście. No to wiesz, never say never, nie? Na ten moment tak jest. Ale chyba sobie zdajemy z tego sprawę i nie cierpimy z tego powodu. Nie, też, wiesz, nie mamy do siebie o to pretensji. Generalnie nie, ja tak też z tym sąsiadem tak wyjechałem. Ja też go bardzo lubię. Z tym sąsiadem tak wyjechałem na zasadzie, wiesz, podpytać się kiedy, żeż wreszcie. W studio także nagrywałam. Tam jest na przykład dużo rzeczy, które mnie kompletnie rozprasza. On w takim czymś świetnie się czuje. I to jest tak, no każdy ma inną przestrzeń, inne środki, z których korzysta. Ja go podziwiam, że on w takim rozkojarzeniu ciągłym, bo przecież kilka zespołów równocześnie ciągnie, że w sobie w tym świetnie daje radę. Ja myślę nawet, że gdyby nie było, ta rzeczywistość była taka bardziej skanalizowana, to byłby dramat. No ja myślę, że on tak, ale to mówimy o tobie, nie wiem. No on tak ma, a to jest dobry zuch, dobry chłopak jest przecież. Super. No, a słuchaj, bo tak czytam, to się tak ładnie nazywa tracklista. Tracklista. Paru rzeczy brakuje, no. Już pewnie masz dosyć, nie? Nie, to nie o to chodzi. Ja chciałam... Znaczy dosyć odpowiadania na takie pytanie. Aha. No, tak, ale czuję się w obowiązku, mogę wyjaśnić, no okej. Okay. Krótko, bez zdawania się w szczegóły. To chodzi o to, wszystko, o to, o czym wszyscy myślimy? No, chodzi o szklaną pogodę, chodzi o gołębi puch, mam dość, Adriatyk i tego typu rzeczy, czyli kompozycję Grzegorza Stróżniaka, który po prostu nie wydał mi zgody na umieszczenie, na nagranie tych rzeczy, na umieszczenie w mediach, na zarejestrowanie. O, ja to gram na koncertach, bo tutaj nie jest w stanie mi tego zabronić, ale wyjął swoje utwory spod opieki ZAIKS-u i w tej chwili sam udziela zgody na nagranie tych rzeczy. Ja zwróciłam się z prośbą serdeczną po przyjacielsku, wspominając dawne czasy o zgodę, ale nie otrzymałam jej. Znaczy, otrzymałam zakaz. Z tego powodu tego nie ma, no ale są inne. Wiesz, to taka szklanka, głupia sytuacja, ale zostawmy. Albo jest do połowy
pełna albo od połowy pusta. Nie ma tamtych, ale jest na przykład Taniec Pingwina na Szkle w rewelacyjnej, uważam, wersji. Jest Pani z telewizji, jest na przykład wyproszona przez lata przez fanów Meluzyna. Właśnie, bo był taki moment, że ty nie chciałaś, tak ja dobrze kojarzę. To dosyć długo nie można było tego na żywo usłyszeć. To znaczy nie tyle nie chciałam, co po prostu, wiesz, to tekstowo na przykład to jest utwór tak bardzo odległy, no, od tego, co ja w tej chwili wykonuję. I pierwowzór muzyczny także nie ma nic wspólnego z rock'n'rollem, powiedzmy sobie szczerze. W związku z tym taka byłam wstrzemięźliwa w tym temacie, ale fani bardzo, bardzo prosili i to jest ich zasługa. Meluzyna została po prostu przez nich wyproszona. Włączyłam ją do... Zrobiliśmy rock'n'rollową wersję, włączyłam ją do repertuaru, a już w wykonaniu z Licą na gitarze i krzyczącym do, w emocjach do mikrofonu, no jest absolutnie rockowym numerkiem. Kurde, ja sobie, czasami teraz tak jak opowiadasz, ja sobie oczywiście przypominam też ten obraz zarejestrowany przez kamery, który już wszyscy widzieliśmy w fantastycznej bajce. Niedawno była znowu w telewizorze. I wiesz, ja próbowałem to oglądać i już mi tak coś mamy, tam... Bo my jesteśmy za starzy, ty jesteś młodszy, ale jesteś mimo wszystko za stary na to, żeby oglądać taki przekaz, który jest... Środki są do małych dzieci. Dzieci to oglądają. Ja jestem w podziwie ogromnym, że dzieci do tej pory oglądają to z wielkim zainteresowaniem, pomimo, że nie ma tam efektów specjalnych, nie ma animacji takich, nie ma... Prostymi środkami. Prostymi, ale to są środki adresowane do dzieci, dlatego one to odbierają, a my już niekoniecznie. Ale z drugiej strony, jakbym sobie wyobraził taki koncert, że wiesz, jest Meluzyna, jest TSA, przecież ten, jest Marchewkowe Pole Lady Punku, jakby tak zrobić taki bajkowy, wiesz, no okej, my jesteśmy koło 40 z plusem i tak dalej, ale come on, Piotruś Pan wiecznie żywy. No, myślę, że jest to fajny pomysł, tylko organizować. Piotruś Pan European Tour. No może być. European nie jestem pewna, czy się sprawdzi. Ale Chicago to... Ale po Polonii jak najbardziej. Kurde, a to poczekaj, przypomnij sobie jeszcze takie bajkowe rzeczy. Co to jeszcze mogło być? Może Wodecki z Pszczółką Maja, to może mniej, tak? Ale to, chociaż... Przecież ja to Jasia i Małgosię mogę wspominać. Nie wiem, czy to się da zrobić. Ale jakby poszukać, to gdzieś by się znalazło. Ktoś zdolny, z dobrą pamięcią, która już w tych latach teraz szwankuje, no to może by i złożył dobry program. Kurde, przecież jak tak z rękawa wyciągnęliśmy trzy takie rzeczy, tak, to by się dało, to by się no na pewno dało. Podróż w Krainę Baśni, o którą także się upominają fani, a do tej pory nie włożyłam tego program. Ale wiesz co, to tak wracając jeszcze do tej przykrej historii z tym, że ty nie możesz niektórych rzeczy grać do tej teorii szklanki, to tak jak sobie pomyślałem, że to wcale tak ci źle kolega Stróżniak nie zrobił. Bo zobacz, bo jeżeli byś wszystko podała na tacy na płycie, to na cholerę by ci ludzie mieli przychodzić na koncerty. No zobaczcie, Ostrowską widzieliśmy, tak? Wiesz co, no może. Ja miałam w planach zrobienie, wiesz co, prawdę powiedziawszy, to ja miałam trochę w planach odcięcie się trochę od tej przeszłości, tak troszeczkę zamknięcie, zrobienie medleja z tymi numerami. Żeby do 8 minut, powiedzmy, 6-8 minut to wszystko złożyć, bo ja mam całe mnóstwo repertuaru nowszego i chciałam na to postawić. Z drugiej strony, ile można tam po offset razy grać to samo, nie? No, ale wobec faktu, że nie mogłam, no to nie zrobiłam. Bo to trochę tak jest, że artysta jest takim trochę więźniem swoich fanów, tak i... No, troszkę tak jest, wiesz co, z jednej strony więźniem, z drugiej strony tak sobie myślę, że nie należy się za bardzo nad tym pochylać i zbyt troskliwie i z wielkim żalem, ponieważ wielu artystów chciałoby takie obciążenie mieć gdzieś w swoim życiu, żeby mieć do czego wracać albo być identyfikowany. Także znowu ta szklanka. Znowu ta szklanka i albo znowu ta teoria, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, tak? No, także ja staram się myśleć o tym, że
że no to super, że ja mam to 5 minut, o którym mogę sobie powspominać. No, 5 minut. No, nie narzekam. No mam do czego sięgnąć. I nie jest tak, że jak mi jakiś numer nie wejdzie do radia, no to pustka. No tak, to spoko, ale to patrz, to wracając do ta teoria, szklanka w tym przypadku pełna do połowy, tak? Tą drugą pełną, drugą w pełni pełną do połowy szklankę można dostać na koncertach, tak? To jest już jeden plus. Drugi plus to jest zawsze taki, że na koncertach full pełna. No to o tym, znaczy przynajmniej tą drugą połówkę można znaleźć, plus jeszcze raz wypić to, co się... A do tego masz, patrz, zawsze jest takie miłe zjawisko i fantastyczne, że jak artysta wydaje coś, no to co potem musi zrobić? Musi pojechać w trasę koncertową. Nie ma, zmiłuj. Wiesz co, no, z tymi trasami to w dzisiejszych czasach jest tak dość... Ja wiem, widziałem takie newsy, jedziemy w trasę koncertową, Kutno, Kwidzyń, tam Wambierzyce, tak? No, ja pamiętam czasy, kiedy to były rzeczywiście trasy koncertowe i trwały długo. Rzeczywiście parę koncertów na pewno się zdarzy, w tej chwili ze względu na porę roku raczej klubowe. Od wiosny zapewne będzie znowu więcej koncertów takich otwartych, bardziej dla mnie typowych. Cały czas będziemy to promować. No. A w Warszawie kiedy? Wiesz co, mnie jest trudno powiedzieć, ponieważ... Nie pamiętam. Nie, bo ja w ogóle się tym nie zajmuję. Ja jadę tam, gdzie mi menadżer podaje. Ale wiem, że są rozmowy i niewykluczone, że w najbliższych 2 tygodniach nawet tak jakoś bardzo blisko. Ja nie wiem. No, szczęśliwy człowiek. A co? Tu se dłubię, tu se dziubię, tak? Jak nie teraz, to za 5 lat. Się żyć. Ale widzisz, no to jest coś za coś, bo albo parcie na szkło i ciężka, nerwowa, frustrująca totalnie praca i taki życie od frustracji do frustracji, albo dłubię i nie wiem. Oczywiście nie jest... Przeuroczy jest ten twój luz, wiesz? Wiesz co, to nie jest oczywiście takie proste. Ja, ja wiem. Przeżywam to mocno, upraszczam w tej chwili, ale rzeczywiście jest tak, że w pewnym momencie zastanawiać się zaczęłam i to nie było z dnia na dzień, tylko jakby to tak gdzieś dojrzało, że oprócz tej estrady, muzyki, którą kocham i którą chcę wykonywać, jest jeszcze cała reszta życia. I gdybym miała gdybym postawiła wszystko na muzykę, to po pierwsze musiałabym się przenieść do Warszawy. W ogóle tego nie biorę pod uwagę. Po drugie, musiałabym naprawdę intensywnie pracować wokół muzyki, żeby być celebrytką. Użyłaś słowa pracować. Używaj słowa pracować, nie wiem, czy świadomie, tak, czy nie. Tak, tak, pracować wokół płyty. Obawiam się, że mogłoby się w tej pracy zagubić ta odrobina spontaniczności i przygody, którą kocham, którą na przykład młodzi artyści w zdecydowanie mniejszym stopniu mają w tej chwili w swojej pracy, bo tu jest tak, że bardzo wcześniej bardzo szybko jest takie podejście na serio do zdobycia popularności. Ja to rozumiem, ja niczego jakby nie wytykam, ale ja chyba nie jestem człowiekiem, który do tego by chciał. To taki smutny model, nie? Czyli takim celem jest coś, co przychodziło później, jak gdyby przy okazji, tak? Ja to oceniam jako trochę smutny model. Wcale może tak nie jest, bo to może zależy od tego, jak się do tego ustawimy. Traci się tą spontaniczność, a u nas jest ciągle ahoj przygodo. Ahoj, a z siostrą zaśpiewasz kiedyś publicznie? Z moją siostrą? Nie jestem pewna, ponieważ moja siostra już tak my tak dalece inaczej już w tej chwili śpiewamy, że chyba nie. Ona lubi country, a ja nie znoszę. No to o to chodzi. To się nie da. Tego się nie da ożenić? Country z rock'n'rollem, niby gdzieś blisko. Ja nawet jestem taka poprockowa, bardziej jestem jaka jestem, taka sobie jestem po środku, ale na pewno nie country.
No tak, to nasz ten, chociaż jeszcze, no dobra, bo się zaraz country kojarzy, wiesz, Dolly Parton, te wszystkie takie. Okej, okay, no nie, właśnie inny rozmiar. A słuchaj, bo to teraz, znaczy, jeżeli się pomyliłem, to mnie zaraz poprawisz, ale ja gdzieś niedawno przejeżdżałem samochodem, gdzieś w jakiejś rozgłośni się była z tobą rozmowa i ja teraz nie jestem pewien, czy dobrze usłyszałem. Czy ty kiedyś myślałaś o tym, żeby zostać weterynarzem? Czy mi się popieprzyło? Nie, weterynarzem nie, ale chciałam studiować biologię. A. Nie weterynarzem, nie, ale biologię. Za tych piesków studiować. Tylko nie zdałam na tą biologię, znaczy zdałam, ale słabo. I tak, ja jestem z tego zadowolona, chociaż wówczas nie wyobrażałam sobie innego życia, tylko życie jako biologa i oczywiście najchętniej w jakimś doświadczalnym laboratorium pracować z mikroskopem, jakieś wiekopomne odkrycia biologiczne i tak dalej. Każdy tak myśli, a prawdopodobnie skończyłabym jako świetliczanka w szkole podstawowej. Nawet jeśli straciliśmy kolejną Kiris Kłodowską, to i tak lepiej, mamy swoją Ostrowską. Nie narzekam, jestem zadowolona z tego, że nie wszystko w życiu mi się udało. Ale teraz już tylko będzie z górki, tak myślę. Znaczy w sensie, że już przeszkód większych nie masz. Myślę, że się rozliczyłaś z niektórymi rzeczami tutaj. No mam taką nadzieję. Ja nie chciałam się z niczym rozliczać. Tak, nie, to już takiego słowa użyłem, wiesz? Dla mnie jest to wyrywek koncertowego życia Małgorzaty Ostrowskiej dzisiaj. Zwróć uwagę, że nie użyłem też słowa jubileusz. Tak, chociaż, bo też nie było z myślą o tym nagrywane, chociaż tacy przyjaciele z zaciętością do archiwizacji odnaleźli jubileusz. I rzeczywiście był tam jakiś jubileusz, ponieważ w ten dzień, kiedy graliśmy w Trójce koncert, to był akurat dzień, kiedy Lista Przebojów programu trzeciego obchodziła swoje 30-lecie. To też jest fenomen jakiś. A w tym pierwszym notowaniu Listy Przebojów weszła pani z telewizji. Droga pani z telewizji. Droga pani z telewizji. I z tego powodu tam właśnie w Trójce na bis panią z telewizji wykonam. Drogą panią z telewizji. Moja droga pani z telewizji, do zobaczenia na scenie. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Dzięki. Muszę znowu nadusić guzik, bo tam gdzieś po las.